Cześć! W ostatnim odcinku stworzyliśmy nasz pierwszy skrypt gry, pierwszego blueprinta. Dzisiaj go lekko zmodyfikujemy i dodamy najczęściej wykorzystywany element, jeżeli chodzi o interakcję z graczem. Znajduje się w zestawie Basic, nazywa się Box Trigger. Jest to przycisk, który reaguje na strzelenie w jego kierunku, na przejście lub zejście gracza. Ustawmy go nieco wysoko, ponieważ niektóre osoby mogą przechodzić tą planszę skacząc i mogłyby nie zahaczyć o niego. Niektóre osoby też chodzą blisko ściany, bo tak na przykład lubią. Dlatego trzeba zabezpieczyć się przed tymi możliwościami, a więc ustawić przycisk wystarczająco wysoko i jego obszar działania poszerzyć tak, żeby w tym przypadku zajmował całą naszą planszę, więc nie da się go ominąć. Zaznaczę go i wejdę tak jak wcześniej do level blueprinta, czyli będziemy modyfikować to, co wcześniej mieliśmy przygotowane, czyli włączanie i wyłączanie światła przy pomocy przycisku F. Teraz nie będzie nam potrzebny przycisk F, ponieważ wykorzystamy triggera. Musi być na samym początku najważniejsze, żeby był zaznaczony. Klikamy prawym gdziekolwiek. No i mamy do wyboru, albo możemy wykorzystać referencję, ale po co jest referencja? Można na przykład odnieść się do przycisku, żeby go włączyć lub włączyć. Nie, tutaj chcemy wykorzystywać przycisk, a nie po prostu aktywować go lub deaktywować, bo chodzi tutaj o to, że wtedy, kiedy gracz wejdzie na niego, będzie działać. Może oczywiście działać wtedy, kiedy gracz zejdzie, czyli on end overlap, lub hit, kiedy w niego strzeli. Ja wybrałem begin overlap, czyli wtedy, kiedy gracz pokrywa się z przyciskiem, jest on uruchamiany, czyli coś się dzieje. Set visibility włączyłem, ponieważ chcę trochę więcej uniwersalności, a mianowicie toggle visibility. Mówiłem nieco na ten temat wcześniej. Chodzi tutaj o to, że będzie włączany przeciwny stan, czyli jeżeli światło nie działa, zostanie włączone, jeżeli jest włączone, zostanie wyłączone. I w taki sposób można stworzyć prosty blueprint z przyciskiem. Teraz możemy przetestować grę, czyli wchodzimy na przycisk. Na razie światło, jak widać, nie działa, czyli jest tak jak wcześniej. Gdy stanę na przycisku, pojawia się światło. Zszedłem z przycisku, znowu na niego wchodzę, tym razem wyłączyłem światło i za każdym razem tak to będzie działać. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak dokładnie blueprint działa i kiedy się aktywuje, wystarczy zmniejszyć to okienko, umieścić najlepiej na drugim monitorze albo gdzieś, gdzie nie będzie przeszkadzało to okienko, ustawić na przykład w tym miejscu i możemy teraz uruchomić grę. Czyli widzimy grę i odrobinę okienka ze skryptem, który jest aktualnie symulowany, czyli możemy zobaczyć, jak funkcjonuje. Strzeliliśmy, nic się nie działa. Nic nie działa, ale jeżeli wejdziemy na przycisk, no to widzimy, że został wysłany sygnał do toggle visibility, czyli został aktywowany przycisk i potoczyła się dalej ścieżka jego działania.